I to się nagrywa. To jest martwa planeta. Deceased martwa planeta, tak? Tak jest. Bo wcześniej nie wiem, jak to czytałem. Ja też nie wiem, czy dobrze czytam. Mi się wydaje, że to dobrze czytam. Też nie mam pojęcia. Ktoś mi to tak powiedział, że deceased i później gdzieś to sobie zakotowałem, że deceased. No tak, dobra. Nie wiem, mam nadzieję, że to jest poprawna forma, bo też lepiej nie powiem. No to będą nam pisać w komentarzu. Nie czytamy deceased, nie czytamy DCE asset, czytamy w jakiś tam sposób. Napiszcie fonetycznie, bo już to nagrywam. Więc tak płynnie sobie przechodzimy do rozmowy na temat Deceased, Martwej Planety, czwartego tomu rewelacyjnego cyklu Elseworld Uniwersum DC. A ze mną jest Sebastian z Uniwersum DC Comics. Siemaneczko, witam wszystkich. Tak, fajnie, że znalazłeś czas, aby sobie pogadać na temat czwartego tomu. Mam jeszcze przed sobą trzy pierwsze. Ja oczywiście nie będę tego wszystkiego omawiać, bo już tutaj daję link. My to już omawialiśmy. Jeszcze o tym rozmawiałem z też innymi gośćmi i też sam. I płynnie możemy sobie przejść do czwartego tomu. Aczkolwiek warto jednak wspomnieć, o czym to wszystko jest. Pierwszy tom, który tutaj mam. Powiem tobie, Sebastianie, otwarcie, że ten pierwszy tom był dla mnie miazgą. Dla mnie to była tak rewelacyjnie napisana historia, świetnie opowiedziana, z genialnymi rysunkami i oczywiście z motywem żywych trupów, którymi ja się bardzo fascynuję. Więc dla mnie to był hit, to był strzał w dziesiątkę, gdzie, no to już będzie potężny spoiler, ale trudno, jeżeli oglądacie już czwarty tom, tutaj Batman umiera, tutaj Superman umiera, Wonder Woman umiera. Wszyscy tych, których znaliśmy, lubiliśmy, kochaliśmy, uwielbialiśmy, praktycznie umierają. I z takim akcentem zostaliśmy pozostawieni. Następnie przyszedł drugi tom, nieco cieńszy. Tutaj poznajemy też losy pozostałych bohaterów, którzy ocaleli i oni uciekają z planety, tak? Oni jeszcze ratują przy okazji dzieci. Bardzo fajne pomysły. Aczkolwiek trochę emocje opadły, niemniej jednak poziom utrzymywało, w moim przekonaniu. Za chwilę ty powiesz. Przechodzimy do trzeciego tomu. Trzeci tom, tutaj na okładce jest czarny Shazam. Przeczytałem z wypiekami, czy może inaczej, czytałem z wypiekami i im bardziej wertowałem co strony, tym te emocje tak cały czas opadało. I tak pomyślałem później, no nie, to nie jest to, to nie jest to, co powinno być. Bo tutaj przesuwamy się w czasie do wydarzeń pierwszego tomu. To w taki sposób spin-offowy, można powiedzieć, utworzono scenariusz. I przejdziemy za chwilę do czwartego tomu. A ty mi powiedz, Sebastianie, czy podzielasz moje spostrzeżenia, moje odczucia względem tych trzech tomów? Tak, jak najbardziej podzielam. Podobnie jak ty, uważam, że pierwszy tom był po prostu genialnym takim wstępem, wręcz konkretnym wstępem, ponieważ z grubej rury jesteśmy tam witani, patrząc jak to szybko ta zaraza prosperowała, rozszerzała się, no i jak tam bohaterowie byli śmiertelni, bo nie oszukujmy się, no nawet nie jest spoilerem, ponieważ Batman już prawie na samym początku tam ginie, więc jesteśmy już tam na wstępie witani, że słuchajcie, tu nie oszczędzamy bohaterów, tak, to jest historia niekanoniczna, zrobić co chcę z tym i będę robił. I w moim przeczuciu właśnie było lepsze niż Marvelowe zombiaki, które no jakoś mnie nie zainteresowało, mimo że lubię ten świat zombiaków. A tu moja uwaga była od samego początku. Fajnie taka żongleryka emocjami i akcją. Jeśli chodzi o spin-offy, to akurat oba mi się podobały całkiem. Znaczy lepszy ten z Red Hoodem był na pewno. Tam fajna była ta relacja z dzieciakami, ta emocje, bohaterowie wykorzystani. Jeżeli chodzi o ten drugi spin-off, to o tyle przykuł moją uwagę, że akcja była troszkę bardziej na początku lokowana. Sam motyw tego, jak tam Black Adam się zmienił, to taki no troszkę zaskakujący był. Dobrze podpinający pod jego charakter. No i fajna była tam relacja tych innych bohaterów drugoplanowych bez współpracy z Lutorem, który no do samego końca w jakimś napięciu mnie trzymał, bo też nie wiedziałem, jak oni mogą skończyć, bo to no nie były jakieś postacie ważne dla samego świata, żeby ich tam
oszczędzać czy ratować. Dla mnie było to nieco rozczarowujące, ponieważ drugi tom pozostawił nas w też takiej bardzo ciekawej sytuacji, napiętej, że chciałoby się czegoś więcej dowiedzieć jak najszybciej, a tutaj nagle cofamy się. Te wydarzenia, które były w trzecim tomie, to po prostu one no, były takim uzupełnieniem, aczkolwiek my już to wszystko wiedzieliśmy. I wreszcie dostajemy czwarty tom. Czwarty tom o podtytule Martwa Planeta, która uwaga, uwaga, to już jest kontynuacja. Kontynuacja tego, co się dzieje w pierwszym tomie. A jeszcze pokażę, bo to, co się dzieje w pierwszym tomie, jest już tutaj uzupełnione. Końcówka pierwszego tomu. Czytam, że mamy tutaj do czynienia z cyborgiem Wonder Woman. Stają twarzą w twarz. Ona jest zarażona. Od niego w sumie wszystko się zaczęło z antyżyciem. I kończy się w taki tragiczny sposób. Życie jest ulotne. To jedyna prawda. Tylko śmierć jest stała. Tak? I z taką sytuacją przechodzimy do tomu czwartego, który wita nas też i ciekawym podsumowaniem tego, co było wcześniej. Przegraliśmy. Straciliśmy naszych bohaterów. Straciliśmy cały świat. Straciliśmy tak wiele, że nie sądziliśmy, że zostało nam jeszcze coś do stracenia. Myliliśmy się. Na szczęście mylili się, dokładnie, ponieważ okazuje się, że ta głowa cyborga 5 lat później znalazła coś w sobie. Okazuje się, że ten cyborg cały czas żyje, tak? Że on nie został zabity, jak można byłoby przypuszczać, i odkrył coś bardzo, bardzo istotnego i wysłał sygnał SOS do ocalałych, którzy, jak się okazuje, zamieszkali Ziemię 2. Ziemię 2, ona oczywiście też była atakowana przez jakieś obce, jakieś inne stworzenia. To nie jest w tym momencie najważniejsze. Jednak najważniejsze, co się okazuje, w nowym gmachu sprawiedliwości odczytują informacje od cyborga i się zastanawiają, co zrobić. Tak? Może to jakaś sztuczka, może został zarażony, a wirus antyżycia próbuje zwabić nas z powrotem na Ziemię, aby nas wykończyć. Jakoś się tu urządziliśmy, prawie nic nie próbuje nas zabić i dopiero co toczyliśmy wojnę. Tak? I postanawiają jednak wyruszyć. Wyruszyć. Przyjaciel prosi nas o pomoc. Jak się okazuje, jego cyborga prośba, znaczy czy cyborga wiadomość jest bardzo ważna. Wyruszyli na pomoc. Znajdują się obecnie w ogrodzie Ivy od 5 lat, który był schronieniem dla ocalałych. I głowa cyborga mówi, istnieje lek. Lek, ale przez 5 lat niszczyliśmy każdego napotkanego nosiciela równania antyżycia, w tym przyjaciół i członków rodziny. Mogli zostać uratowani. Wszyscy, których zabiliśmy, mogli żyć. No i jeszcze Batman tutaj mówi, nie mieliśmy o tym pojęcia. Nikt nie miał. Co się ukazuje? Czym jest ten lek? Nie wiemy. Rozmawiałem z równaniem życia. Powiedziało tylko, że jest lek we mnie. Nie wspomniało, gdzie konkretnie. Nie określiło, w której części go szukać. Bo teraz jesteś w dwóch. Myślę, że to jest jeden z najważniejszych wątków tego tomu, gdzie wreszcie w czwartej części odnajdujemy informację, że wszystkie zombiaki, które rozpanoszyły się w wszechświecie, czy we świecie, nie wiem jak to powiedzieć, mogą zostać uzdrowione. Tak? I cyborg odnajduje remedium na tę całą plagę. Ale czy to jest to wszystko, Sebastianie? Oczywiście, że nie. To jest dopiero raptem tak naprawdę jeden z trzech głównych wątków, które są w tym komiksie. To już chwilę przed tym, zanim przenosimy się do tego tam Gotham i tak dalej, mamy taką stawkę z początku komiksu, gdzie Konstantin sobie siedzi w barze i zalewa sobie tam smutki po stracie wszystkich swoich przyjaciół. No i odwiedza go w tym momencie Zatanna, troszkę ogarnia go,
i razem tworzą taki oddział magów, którzy przez te 5 lat sobie wędrowali po świecie i ratowali żywych przed nieżywymi. No i właśnie jak już mamy tą bardziej aktualną akcję, no to spotyka go Swamp Thing, czyli potwór z bagien. No i potwór z bagien informuje go, że poza tym ogrodem, takim azylem utworzonym przez Ivy w Gotham, jest jeszcze jeden, który jest ulokowany w innej części świata. No i tam wszyscy razem idą do tego ogrodu, żeby zobaczyć, co się dzieje, ponieważ Swamp Thing dostał taki jakby też inny sygnał SOS, tylko od swojej zieleni. No i na miejscu się okazuje, że tamten ogród jest prowadzony czy stworzony przez Pingwina, który w tym czasie tworzy taki jakby swój sposób na powstrzymanie całej tej zarazy zombiaków. I to jest właśnie taki drugi główny wątek nakreślony w tym komiksie, który przez większość komiksu nie odgrywa jakiejś wspólnej roli, dopiero bliżej finału daje o sobie znać tak konkretną siłą. W tym czasie jednak jest jeszcze jeden wątek wprowadzony i on dotyczy ojca Raven. Czyli Etrigon, demon, który niejednokrotnie chciał podbić ziemię, teraz stwierdza, że jest idealna ku temu okazja, bo wielu bohaterów nie żyje, zombiaki sobie latają po świecie, więc mają możliwość, żeby łatwo sobie zdobyć. O jego planach wie bardzo wąski grono czarowników z Konstantinem na czele i on ma taką misję poboczną w troszkę ważniejszej roli, stąd przygotować się do jego inwazji. W tym celu podejmuje dużo takich drastycznych środków, przez które niejednokrotnie komuś tam się naraża, żeby powstrzymać nadchodzące zło. Dobra. I to, co Sebastian powiedziałeś, to są faktycznie trzy ważne wątki. One w pewnym momencie się rozdzielają, ale w takim punkcie kulminacyjnym, końcowym, jakoś się ze sobą też łączą. I mogę tutaj otwarcie powiedzieć, że po przeczytaniu tych trzech wątków, czy poznaniu tych trzech wątków, trudno jest mi powiedzieć, który jest lepszy, ponieważ zarówno jaki wątek ten, powiedzmy, pociągnięty od pierwowzoru jest bardzo ważny i czuć to napięcie, to jednak historia też i z Konstantinem, i z potworem z bagien, tym, z czym oni tam się zmagają, a zmagają się naprawdę z rewelacyjnym też i potworem, potrafi zachwycić, potrafi zaskoczyć. I jeszcze tam kilka po prostu tych sytuacji. No faktycznie, z tym pingwinem, który ma swój niecny plan, no w sumie plan niecny. No on chce też i w cudzysłowie dobrze, bo zobaczmy jeden fragment. Bardzo ważny fragment, pokazujący jak punkt widzenia chyba też zależy od punktu siedzenia. Chyba nam się udało, mamy lek. Myślę, że są gotowi, plaga. Możemy wszystkich uratować. Na co pingwin w innym miejscu? Możemy wszystkich wybić. Tak? I o to chodzi. Każdy na swój sposób chce ratować świat, ratować swoją skórę, no i przy okazji też i skórę innych. I to jest naprawdę fajne. To jest zaskakujące i chce się dalej poznawać te wszystkie wydarzenia. I na łamach ponad 200 stron, tak, mamy dawkę, olbrzymią dawkę i napięcia, emocji, akcji i wszystkiego, co jest bardzo dobre. Mało tego, i to jest wszystko to, co odczuwałem, szczerze mówiąc, w pierwszym tomie. Tak, no myślę, że właśnie poziom tych emocji i całej akcji jest utrzymany. Nawet bym powiedział, że troszkę może przynajmniej dla mnie był ciekawszy, ponieważ sam ten świat magii. Ja akurat lubię ten skrawek DC. W ostatnich latach on troszkę jest zaniedbany. Tutaj Taylor fajnie wyciągnął te najważniejsze rzeczy i połączył to w taką jedną spójną całość, że no, bardzo dużo jest tych elementów magicznych, bo oni też są różne miejsca, różne postaci, pojawiają artefakty i to, mimo że tak dosyć szybko to następuje, to jest naprawdę fajną taką całość tworzy. I jeszcze jedna zaleta tej historii, że w tych trzech wątkach mamy właśnie trzy odmienne podejścia do różnych spraw, tak? I tak naprawdę nie możemy powiedzieć, że ktoś na przykład, nie wiem, źle robi czy dobrze robi, bo w takiej sytuacji, jak mamy właśnie taką katastrofę, zombiaki latają i tak dalej, to każdy ma swoją metodę, żeby z tym jakoś sobie poradzić. Każda jest dobra. Też trzeba tutaj zauważyć, że nie wszyscy informują się tak nawzajem o tych swoich metodach. Przykładowo, Pingwin coś tam robi, ale on nie wie, że gdzieś tam po drugiej stronie globu oni jakiś lek teraz tworzą i jaką będzie skuteczność tego, więc teoretycznie każdy mógł powiedzieć, że okej, Pingwin źle robi, bo
do czegoś to doprowadzi, no ale w praktyce tak naprawdę on dobrze chce. Nie ma tu jakichś złych postaci pod tym kątem. Dokładnie, dlatego właśnie to, co ja powiedziałem, że każdy na swój sposób prowadzi walkę z tym wirusem, tak? Wirusem, materią antyżycia, dobrze mówię? Równaniem antyżycia. Więc oczywiście finału wam nie podamy, nie powiemy, jak to się kończy, aczkolwiek no, nie trudno się też domyślić, jak to może wszystko się potoczyć, ale bardzo dobrze też to podkreśliłeś. Wszystkie postacie są jakieś, one są bardzo dobrze zarysowane, łącznie też i z tym nowym Batmanem, nowym Supermanem, tak? Oni są też inni, Damian, tak, który tutaj jest nowym Batmanem, on oczywiście idzie śladami swojego ojca, ale też pokazuje swój charakter. To, że on nie chce do końca być taki, jaki był Bruce Wayne. Jego ojca. Tak, i mamy tutaj nawet taką fajną sytuację. Twój ojciec raczej się nie przytulał. Wierz mi, pamiętam, ja wolę nie tłumić emocji. Mamy szczęście, strach na wróble nigdy nie odkrył, że Bruce najbardziej bał się bliskości. I można finalnie ocenić ten komiks jako naprawdę świetną kontynuację, zamykającą, można chyba też zdradzić, zamykającą... Pewien rozdział. Tak, pewien rozdział, dokładnie. Tutaj czuć, że pewne wątki zostały już zamknięte, rozwiązane. Jak będzie z tym lekiem? Czy ten lek został faktycznie odkryty i czy on spowodował, że... Przemienieńcy zostali uzdrowieni, to już tego wam już nie powiemy. Chcę, żebyście to odkryli. Co ważne, jeszcze można tutaj Sebastianie powiedzieć, to o rysunkach, ilustracjach. Tutaj mamy ilustratora Trevora Hairsine. O Jezu, nie wiem, jak się czyta. Ja już nie wiem. Właśnie. I za ten autor, on też odpowiadał za pierwszy tom. Tak, Trevor Hairsine. Natomiast za pozostałe, te drugi i trzeci, i on tutaj nie występował. I powiem ci otwarcie, że bardzo dobrze, że on wrócił. Ponieważ tak. Drugi tom, on nie wyglądał zbyt dobrze. Wyróżniał się kreską. Trzeci tom, ja nawet pokazałem w swojej recenzji, straszne jakieś dziwactwa, jakieś, no po prostu karykaturalne postacie tam były, występowały. Coś tutaj nie grało. Była taka sytuacja, że trzeci tom pierwotnie był wydawany jako wersja cyfrowa, tylko w internecie był. Dopiero jak wszystkie numery się okazały, to zdecydowali, że całość trafi do fizycznego obiegu. I możliwe, że bardzo, właśnie dlatego, że tutaj poskąpili troszkę wtedy na jakości tej kreski, bo faktycznie ona mocno odstaje od całej reszty. Dokładnie. I czwarty tom, on powraca na właściwe tory, mogę w taki sposób ująć, i to prezentuje się w taki sposób, jak prezentowało się w pierwszym tomie. Czyli wszystko to, za co kochaliśmy, lubiliśmy, ceniliśmy sobie ten pierwszy tom, tutaj wszystko jest. Coś tu więcej bardzo powiedzieć? Dobrze. Świetnie, że oni wrócili, bo widać, że Taylor i Hairsine, jeżeli tak to się czyta, mam nadzieję, świetne były efekty współpracy w pierwszym tomie i powtórzyli ten sukces ponownie. Tak? I jestem, ja osobiście jestem całkowicie zadowolony. No i nie mogę się doczekać kontynuacji, bo to chyba też nie będzie jakiś wielki spoiler, że na tym nie jest koniec, że już się tworzy tak jakby finałowy obraz całego DC Isid, którego pierwszy numer trafi do sprzedaży 10 sierpnia tego roku. Ale nie w Polsce, to też trzeba powiedzieć. Nie, nie w Polsce, dopiero w Stanach Zjednoczonych. Za granicą. I to zeszyty, bo pierwotnie zawsze to jest wydawane w... zeszyte, tak. Popatrzmy. Nawet tutaj mamy 7 numerów, z tego co pamiętam. Tak, album zawiera materiały pierwotnie opublikowane w amerykańskich zeszytach Deceased Dead Planet 1-7. Dokładnie. A finałowy cykl, z tego co pamiętam, będzie miał 8 numerów. Mhm. Czyli przed nami jeszcze jeden tom wieńczący cały ten temat związany z równaniem antyżycia. No, jestem ciekaw. Myślę, że nie będzie wielkim spoilerem, ponieważ czytając ten drugi tom, można by zarzucić twórcy, że pewne wątki nie zostały tutaj dokończone. Takie byłyby dosłownie 2 wątki. I tutaj można, myślę, że każdego uspokoić, że nie bez powodu te wątki nie zostały zakończone. To taki zwiastun, że tak powiem, tego, co nas czekał w finale. Mhm, dokładnie. I jeszcze spójrzmy na dodatki.
Tutaj musiałem zasłonić ostatnią planszę, ale mamy tak, galeria okładek alternatywnych, mamy fajne okładki, powiem Ci, one mi się tutaj podobają, nie było tego wcześniej i później przechodzimy do innych okładek, które już były takim motywem w pierwszym tomie i w trzecim, gdzie główne jakieś postacie z DC są już umarlakami. Tak? I trochę to jest tak zminiaturyzowane, tak? Że mamy dwa obrazy, dwa wizerunki na jednej stronie. Później, co mi się też podoba, to aluzje do filmów. Tutaj mamy John Constantine, mamy to Księgi Ocalenia, do Wału jak Vendetta i tak dalej, więc trochę tu jest fajnych aluzji, ale obejrzałem Twoją recenzję i w pełni się z Tobą zgadzam, że nie, tutaj faktycznie poszli trochę na oszczędność i takie plakaty, jakie tutaj widnieją, one powinny być na całą stronę. Tak, bo to psuje efekt bardzo, te okładki są świetnie wykonane, aż to się naprawdę fajnie ogląda. No ale nie jako miniaturki, tak? No miniaturki tam na telefonie sobie mogę obejrzeć. Dokładnie. Popatrzcie, jak to było rozwiązane w pierwszym tomie. Dokładnie tak powinno być jak w pierwszym tomie. Mamy jedną okładkę na jedną stronę. I ja się pytam, dlaczego? Dlaczego zrobili to w tak dziwny sposób, pokraczny? Bo traci się jakość, a to są naprawdę fajne motywy. A nie uważam, żeby były jakieś większe koszty. Aż tak większe koszty. A to trzeba jeszcze powiedzieć, to że jak pierwszy tom kosztował 79,99, tak ten ostatni 89,99. Więc tak czy siak płacimy więcej. No to tak naprawdę gdybyśmy poszli w cały format, to nie wiem ile, 4 do 8 stron więcej byśmy mieli, no to też no nie jest to jakaś przesadna ilość, tak, żeby miało ten... A szczególnie bardzo szkoda, bo okładki wykonują Francesco Martini, te alternatywne wersje zombiakowe, no to są naprawdę genialne. Tak. Ja to się chcę zobaczyć w pełnym wymiarze, żeby poczuć tą jakość obrazu, no jakości tak nie bardzo czuć tutaj. Mhm. No dokładnie, to jest taki jedyny, uważam, minus tego zeszytu. Szanowni Państwo, jeżeli czytaliście te trzy tomy, a w szczególności jeżeli pierwszy Wam się podobał, to ja myślę, że powinniście sięgnąć po czwarty tom. To jest ścisła kontynuacja, zamykająca pewne ważne wątki. Ja czułem pełną satysfakcję z przeczytania tego komiksu. Oczywiście fajnie, że powiedziałeś, że będzie jeszcze coś, więc ja już nie mogę doczekać. Ale dla mnie to jest udany tom. Udany i nie żałuję żadnej wydanej złotówki. A Twoje ostatnie zdanie? Podpisuję się pod tym. Dokładnie. Ze mną w takim razie był Sebastian z Uniwersum DC Comics. Zachęcam do odwiedzenia jego kanału i strony. Ja jestem Sylwek i powiedzcie wy, jakie wy macie odczucia związane z tym tomem, w ogóle z tą serią Diseased. Jesteśmy ciekawi. Do zobaczenia. Cześć. Hej, hej.